Dziś opowiem Ci inspirującą historię, która pokazuje, że należy mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. Będzie to opowieść o człowieku z wizją. Wizją, której spełnienie zajęło 4 lata, zabrało kilka tysięcy i niemal zrujnowało mu życie. Wiem to, bo tym człowiekiem byłem ja, ale od początku. Kiedy w lipcu 2020 roku nabyłem drogą kupna swojego pierwszego drona, kosztowało mnie to miesiąc wyrzeczeń. Przez tydzień nie jadłem sushi, a do końca sierpnia tylko jedną ośmiorniczkę. O rezygnacji ze środowych muli nie wspominam. Jednak gdy pierwszy raz odpaliłem swojego miniacza tu, nad tą rzeką, to od razu wiedziałem, że wyrzeczenia były tego warte. Poczułem, że żyję. I wtedy, przy pierwszym locie, zacząłem sobie w umyśle manifestować przelot pod tym oto mostem. I gdybym tego dnia spróbował zrealizować to swoje pragnienie, pewnie nie oglądałbyś teraz tego filmu, bo niechybnie utopiłbym drona, jego wrak zjadłyby żółwie, a ja bym zniechęcił się do swojego świeżego jeszcze hobby. Jednak w tamtym momencie życia powstrzymałem się przed tą kaskaderską próbą przelotu pod mostem i moja pasja miała szansę się rozwinąć. Po 2 latach kupiłem kolejnego, już bardziej zaawansowanego drona. Tym razem rozsądnie, na raty. Ten sprzęt też nie pozwolił mi marzyć o zrealizowaniu szalonej akrobacji, która kołatała mi się od początku po głowie. Bo nie dość, że jego wartość była większa od samochodu, którym jeżdżę, to Mini 3 Pro, bo o nim mowa, ma czujniki. I po prostu jest idiotoodporny. Oczywiście, człowiek zawsze może wygrać z maszyną, tak zwanym czynnikiem ludzkim i na przykład wyłączyć te czujniki, ale jak wspominałem, nie jestem osobą specjalnie zamożną i kalmary jem tylko w piątki. Mijały kolejne tygodnie, miesiące i lata, a wizja przelotu pod mostem wciąż dojrzewała w moim serduszku. Wiedziałem już, czego potrzebuję. Drona FPV. Ale jak to przekazać rodzinie, żeby mnie wydziedziczyli, a żona nie uciekła z jakimś wędkarzem bez karty PZW? Wybawienie przyszło od najbardziej nieoczekiwanej strony. Kiedy próbowałem sobie manifestować pieniądze potrzebne na zakup drona FPV, przypomniałem sobie, że o setnych dziesiątych bitcoina, które zakupiłem lata temu, więc sprzedałem te wirtualne środki i w ten sposób wytłumaczyłem sobie, że ten awata to właściwie jest za darmo. No i tu dochodzi jeszcze historia o tym, jak wyglądał sam zakup nowego drona. Analizowałem przez 3 tygodnie wahania cen używanych sprzętów w różnych zestawach. Rozpisałem sobie tabelki w Excelu, żeby przebadać wpływ pogody i wypuszczenia przez DJI nowego modelu na cenę starego. I zamęczałem tymi swoimi wnioskami przez 8 godzin dziennie kolegów z pracy, przez resztę dnia żonę, a w nocy jeszcze mi się śniły promocje. W tym momencie byłem najbliżej tego, że wszyscy chcieli zerwać ze mną jakiekolwiek kontakty. Czułem, że ludzie się ode mnie odsuwają, drwią i śmieją się za plecami. W końcu okazało się, że najlepsza oferta to ta wprost od producenta, która przebijała nawet używane modele. Chińczyk potrafi. Płatność w euro, paczka z Holandii i wreszcie dostałem go do rąk własnych. Pierwsza próba była ciężka, ale się nie zniechęcałem. I wreszcie, Międzynarodowy Dzień Drona, który wypada w pierwszą sobotę maja. Po 4 treningach w interwałach, 15 minut latania, 90 minut ładowania baterii i reperowania więzów rodzinnych, odważyłem się iść nad rzekę i wykonać manewr, o którym marzyłem od czasu pierwszego lotu dronem. Przelot pod mostkiem. Było warto. Czuję, jak dopełniłem się jako człowiek. Jakieś 3 minuty potem miałem bardzo nieprzyjemne zdarzenie zakończone interwencją policji, ale to temat na inną opowieść. Być może ją usłyszysz, jeśli zasubskrybujesz kanał i dasz kciuka w górę. Na razie pozostawiam Cię z pozytywnym przesłaniem. Warto mieć marzenia, dążyć do ich spełnienia. A rodzina i przyjaciele wrócą, jak tylko zobaczą, że masz fajne gogle na ryju.